bracia i siostry, uczestnicy uroczystości jubileuszowych. Jest to msza święta dziękczynna za 25 lat Bożych zmiłowań, które się ujawniały przez ludzkie działanie. 25 lat troski o drugiego człowieka. 25 lat dopełniania obrazu Kościoła, który byłby ułomnym Kościołem, gdyby się tylko zajmował liturgią, a nie również diakonią, a więc tą posługą drugiemu człowiekowi w jego wszystkich potrzebach duchowych i materialnych. Dzisiaj próbujemy odczytać znaczenie i jednocześnie skutki tej rzeczywistości, którą nazywamy caritas. Bo przecież święty Jan apostoł, najdłużej żyjący z apostołów, pod koniec już swojego życia znalazł tę genialną formułę, jakże prawdziwą, mówiąc, że Bóg jest miłością. Deus caritas est. Na ten temat encyklikę napisał ojciec święty Benedykt XVI, dlatego że ona dopełnia tej trójcy cech, które charakteryzują naszą relację z Panem Bogiem, jaką jest wiara, nadzieja i miłość. Miłość ma tę cechę, że trwa wiecznie. Miłość jest tą rzeczywistością, przynależnością Bogu, która stworzyła świat. Świat został stworzony z miłości. Jest tą rzeczywistością, która stworzyła życie, bo objawem miłości jest życie. I z miłości, jak czytamy u świętego Pawła, przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. I to w Nim dostąpiliśmy udziału, my również z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swojej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Miłość jest zatem tą rzeczywistością, która zachodzi między osobami, między nami i Bogiem, między nami i drugim człowiekiem, na którego staramy się spojrzeć oczami Boga samego, tymi oczami miłości właśnie. I miłość jest probierzem i wyrazicielką prawdy o nas samych. Właśnie caritas, jej obecność lub jej brak, ukazuje prawdę o nas samych. Do czego jesteśmy zdolni, a do czego zdolni nie jesteśmy. W nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. Bo przecież zbawieni jesteśmy przez miłość. Mówiąc o miłości, zdajemy sobie sprawę, że to jest siła nadzwyczajna, skłaniająca osoby do odważnego i ofiarnego zaangażowania się na polu sprawiedliwości i pokoju. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. A sama sprawiedliwość nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze miłosierdzie, które sprawiedliwość dopełnia. Jest to siła ogromna, która działa w sposób stwórczy i twórczy, jeżeli jest uruchomiona, bo ona ma swoje początki w Bogu, w tej odwiecznej miłości i absolutnej prawdzie o człowieku. Prawda Boża
wyraża się miłością. I dopiero w świetle tych skojarzeń uświadamiamy sobie, jak ważny to był czas, który został nam dany, 25 minionych lat, współistniejący z istnieniem naszej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie diecezja już jako nowy podmiot kościelny podjęła ten wysiłek właśnie dzieł miłości. I te dzieła miłości charakteryzują nie tylko nasz Kościół lokalny, który jest zdolny do takich dzieł i tak bardzo rozbudowanych, ale też ukazują prawdę o nas samych w tym znaczeniu, czy jesteśmy zdolni do miłości, czy nie. I wreszcie, komu służymy? Bo miłość otwiera nam oczy na drugiego człowieka, na jego życiowe uwikłanie, na jego życiowe uwarunkowanie, na jego życiowe zawody i jednocześnie nadzieje. To miłość otwiera nam oczy na osobę drugiego człowieka. I gdy dostrzegamy w naszych podopiecznych człowieczeństwo, synostwo Boże, wówczas służymy drugiemu człowiekowi z pokorą i z szacunkiem. Nie jesteśmy tylko dystrybutorami rzeczy materialnych, ale wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem. Bóg nigdy nie traktuje nas jako masy. Każdego nazywa po imieniu. Każdego widzi po imieniu. I tego również nasi podopieczni oczekują, byśmy ich rozpoznawali. By oni byli rozpoznawalni w kontakcie z nami. Bardzo trudny wymóg. Ale to był wymóg, który kształtował później życie świętego brata Alberta, którego rok obchodzimy. On widział w każdym człowieku obraz Boży i blask jego istnienia jako osoby ludzkiej. Nawet w tym człowieku niedomytym, cuchnącym, zgłodniałym, opuchłym, który w tych sypialniach, które zakładał, o cieplarniach przebywały. Miłość powoduje, że jesteśmy zdolni pochylić się i zaakceptować wejście w nędzę drugiego człowieka. Nie tylko nędzę materialną ludzi bezdomnych, którzy utracili nie tylko kontakt z środkami materialnymi, które służą, by przeżyć, ale również przede wszystkim z życiem rodzinnym, którzy się błąkają po tym świecie i żyją z dnia na dzień. Właśnie dostrzeżenie w nich ludzi, którzy byli stworzeni z miłości, którzy jakąś misję życiową od Boga otrzymali, której tej misji nie byli być może w stanie wykonać, bo takimi ich ludzie uczynili, albo oni sami siebie zniszczyli. Oni powinni być dla nas krzykiem, niemym krzykiem, którego głos dochodzi do naszych uszy, do naszego serca i jesteśmy w stanie wyjść im naprzeciw, tam gdzie oni są i gdzie się znajdują. To jest właśnie ta prawda o człowieku. Ona nie jest idyliczna. Ona uwzględnia również fakt grzechu w życiu ludzkim. To dostrzegał święty Augustyn, który mówił, że grzech jest też wyrazem ludzkiej nędzy. I nie tylko brak środków materialnych, ale również brak łaski uświęcającej, brak uwrażliwienia na dobro, a poddawanie się temu, co jest złe i niszczące. I dlatego miłość stanowi prawdziwą treść naszej
osobistej relacji z Bogiem i z bliźnim drugim człowiekiem. To jest ta sama relacja w zasadzie o różnych kierunkach. Ona się realizuje w mikrorelacjach i to jest bardzo ważne, a więc więzi przyjacielskich, rodzinnych, więzi małych grup. Takie, które były tak bliskie Jezusowi Chrystusowi, bo przecież w dzisiejszej Ewangelii, gdy On mówi o dobroci Ojca Niebieskiego, który da to, co dobre tym, którzy Go proszą, używa właśnie pojęcia mikrorelacji, bo mówi o Ojcu i o Synu. I od tego wychodzi, jeżeli któremuś z nas syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, gdy prosi o rybę, czy poda mu węża. A więc te relacje, mikrorelacje powinny się przekładać na makrorelacje, tak to przypomina nam papież Benedykt, a mianowicie na stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Tego nam w sposób drastyczny brakuje. Gdy byłem misjonarzem w Afryce i byliśmy w morzu ludzkiej biedy, mówiłem mojemu personelowi: traktujcie tych wszystkich, którzy tu przychodzą, którzy są zgłodniali, którzy są chorzy, tak jakby to byli członkowie waszej rodziny. Bo solidarność rodzinna w Afryce jest ogromna. Wszystko się robi dla dobra rodziny, ale tylko własnej rodziny. Traktujcie innych tak, jakby to byli członkowie waszej rodziny. Uczmy się z tych 25 lat, jak być człowiekiem caritasu, jak wprowadzać w życie tę wartość, która nie ma sobie równej. I dlatego dzisiaj, gdy dziękujemy za 25 lat istnienia Caritasu, wspominamy osoby, dzięki którym ta siatka, instytucja społeczna, kościelna, tkanka życia kościelnego została zbudowana. A więc wspominamy pierwszego biskupa naszej diecezji, księdza biskupa seniora Kazimierza Romaniuka, który zakładał ze swoimi współpracownikami Caritas diecezjalną. Wspominamy przede wszystkim księdza Krzysztofa Ukleje, który wszystko budował od początku, od fundamentów i zbudował bardzo gęstą sieć placówek Caritasu, uformował cały sztab ludzi, którzy w tych placówkach pracowali i robił to z ogromną dynamiką i poczuciem realizmu, a jednocześnie wielkiego twórczego optymizmu. Jego następcą był ksiądz Dariusz Marczak, który z tej szkoły wyszedł, bo był zastępcą księdza prałata Krzysztofa i starał się kontynuować to dzieło. Dzisiaj mamy już trzeciego dyrektora Caritasu diecezjalnego, księdza Kamila, który przed chwilą tu z tego miejsca wygłosił adres powitalny i który wkłada też swoje serce i swoją ogromną kompetencję, by to dzieło trwało, by się rozrastało jak ewangeliczne drzewo. Drzewo, które jest zielone, które kwitnie, które daje owoce, a z tego, z tych owoców korzysta tak wielu. Gdy mówię o osobach dyrektorów, to nie mogę przecież zapomnieć o wszystkich ich współpracownikach od 25 lat. To jest ogromny zastęp ludzi dobrej woli, ludzi, którzy umieli poświęcić się dla innych i robili to z głębokiej motywacji odkrycia miłości Bożej w ich własnym życiu. Dopiero to nam daje
ten punch, tę siłę przebicia, żebyśmy mogli rzeczywiście wyjść z odwagą i z miłością do drugiego człowieka, którego wygląd nie zawsze jest pociągający, a który tylko czeka na to, żeby go spotkać, żeby go pozdrowić po imieniu, żeby nawiązać z nim kontakt nie pochyły, ale kontakt poziomy, na tym samym poziomie, na którym my jesteśmy. Jeszcze raz, miłość jest rewelatorem prawdy o nas samych. Miłość pozbawiona prawdy zostaje sprowadzona do środowiska ciasnego i pozbawionego relacji z drugim człowiekiem. I często tak się dzieje w różnych organizacjach pozarządowych czy rządowych, które mają środki, ale są bezduszne. Mają środki, ale nie mają serca. Mają środki, ale nie dostrzegają poszczególnych osób. Widzą tylko populację jako taką. Takie tylko demograficzne spojrzenie na człowieka uwłacza jego godności. I chciałbym, żeby nasza wspólna modlitwa nas umocniła, żeby ta nasza modlitwa dodała nam skrzydeł anielskich, odwagi i jednocześnie wytrwałości. Jezus nas nawołuje, mówiąc: trwajcie w miłości mojej, jak ja trwam w Ojcu i w was również. Amen.